Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. 18 listopada 2020 rok, 9:30, jesteśmy dzisiaj punktualnie. Dzień dobry Widzewie, witam was, Andrzej Klęba. Witam, dzień dobry, Maciej Wojciechowski. Aż jestem w szoku, że tak punktualnie dzisiaj się udało wszystko. Kurde, no to wyrabiamy się. Chciałem tak powiedzieć, że wczoraj ograliśmy Łotyszy, dzisiaj ogramy Holendrów, a w piątek ogramy Słoniki chyba, nie? Tak, na pochybę wszystkim hejterom i tym, co by chcieli trenerów zwalniać po jednym przegranym meczu. Przecież to tak naprawdę to jest wypadek przy pracy. Ta reprezentacja, ta porażka z reprezentacją Italii, a już by chcieli Brzęczka zwalniać, już Lewandowski podpadł. Najlepiej, pewnie, zróbcie Lewandowskiego grającym trenerem jak Stanisławskiego w futsalu i niech on po prostu zostanie jeszcze jednocześnie prezesem PZPN-u i za Dudę prezydentem i może jeszcze szczepionkę na COVID wymyśli. No on jest najważniejszy, on może wszystkich krytykować, a biedny Brzęczek utracił resztki autorytetu w kadrze i teraz po prostu, teraz już mówię serio, pewnie ja nie zazdroszczę teraz Zbigniewowi Bońkowi, bo teraz poważnie mówiąc, bo on ma w perspektywie, że musi te jeszcze pół roku, co najmniej, więcej nawet. Kiedy euro? Czerwiec? No tak, w czerwcu chyba. No to jakieś 8 miesięcy musi ten toksyczny związek się utrzymywać teraz, no chyba, że zdecyduje się na jakiś radykalny krok, ale wątpię. A nuż wyjdziemy z grupy i wtedy już też nie będziemy mogli zwolnić pana Jurka. Czy zwolnić to możemy zawsze, bo go zatrudniliśmy, No tak, ale jak to teraz? To jest takie same duże euro jak w 2016, czyli wychodzą co dwie drużyny i jeszcze jakaś trzecia wychodzi, któraś tam? Nie wiem nawet, szczerze powiedziawszy, kompletnie jakoś przestałem się tym interesować, odkąd to euro upadło rok temu i podobno jest jakiś plan, że może by jednak UEFA odeszła od tego pomysłu z graniem w kilku krajach. No tak, ale wiesz co, jak słyszałem o pomyśle Rosji, to powiem ci, że no, to tak tylko trochę kolejne potwierdzenie, że FIFA, UEFA to są zupełnie państwa w państwie oderwane od jakiejś, według mnie, rzeczywistości. No, już chyba wszyscy zapomnieliśmy, że Rosja, nie wiem, zaanektowała sobie kawałek Ukrainy i już wszystko właściwie jest w porządku, tak? No przecież to była Rosja, od dawna. Sorry, że wchodzę w politykę właściwie przy piłce, ale no ja się wciąż nie mogę z tym pogodzić. Uważam, że powinniśmy cały czas tych Rosjan gdzieś tam na boczny tor stawiać, a nie dawać im Mistrzostwa Świata, a teraz może zróbcie nam Mistrzostwa Europy, bo u was jest wszystko fajnie i tak dalej. Nieważne też, że co chwila afery dopingowe i kolejni sportowcy nie mogą brać udziału w Igrzyskach Olimpijskich i tak dalej, i tak dalej. No w piłce nożnej się może, nie wiem, akurat to ten doping tak nie ma takiego wpływu jak w sportach indywidualnych, ale no to też jest jakiś na pewno gdzieś tam problem. No okej, sorry, taką dygresję, ale no. Ja mam, Andrzej, taką propozycję, że można zrobić euro na Białorusi, bo tam koronawirusa nie ma. Nie ma. Jest dużo ludzi na ulicach, widać, że oni tęsknią za jakimiś takimi zgromadzeniami, to mogą się wtedy zgromadzić na trybunach. Myślę, że tam byłoby fajnie. Stałby traktor przed każdym stadionem i wystarczy, że to jest taka kuracja. Jak tutaj trzeba temperaturę sobie zmierzyć i tak dalej, tam wchodzisz na traktor, siadasz na traktorze i tam masz już flaszeczkę, kieliszeczek, polane, albo inaczej, po prostu masz polane, ładujesz, polewasz drugą 50, ładujesz drugą, żeby nie kuleć, oczywiście na drugą nóżkę kubuj, bo się wywalisz. Polewasz trzecią i trzecią zostawiasz następnemu, wychodzisz, że jesteś odkażony, idziesz na stadion i następny taka procedura na traktor i setka wódki. No tak. Prezydent mówił, że to wystarczy, nie? Dokładnie. Że tam Łukaszenka, dokładnie, że wystarczy pić spirytus chyba może nawet. A propos jeszcze na chwilę, że zostałem przy polityce, to chciałem ci tak zwrócić uwagę na jedno. A propos, no często się mówi, że PiS wymyśla jakieś różne LGBT czy coś, żeby odciągać od myślisz, tych że to ważnych PiS wymyślił tematów tę ideologię? To było dobre. Nie. To była przewrotność prezesa. No, wiesz o co mi chodzi, żartuję. Tak? Jakby tutaj piątka dla zwierząt nagle, a są ważniejsze koronawirus, tak dalej, tak dalej. Także tu też się, jeszcze nawiązując do meczu kadry, też się udało trochę odciągnąć od Brzęczka, bo najpierw piątek się śmieje po porażce, roześmiany od ucha do ucha i tak dalej, i tak dalej. No i Artur Wichniarek na Twitterze wdał się w mega wojnę. I tak sobie myślę, że trochę
trochę Arturowi chyba nic mu to nie służy. Fajne jest, że Artur jest takim użytkownikiem Twittera, że wielu ludziom odpowiada, ma na to czas i to wydawało, że taki chłopak tutaj z sąsiedztwa, z bloku obok, tak, z Trzepaka, przed chwilą graliśmy na Trzepaku, a teraz jesteśmy na Twitterze, ale tu chyba trochę za daleko już poszedł, tak, i dzisiaj dalej w to brnie, już znowu wrzuca potem Neuera, wcale nie jest Neuer uśmiechnięty, to nieprawda, wziąłeś z rozgrzewki coś tam. Dzieci nada, jestem, mówię w skrócie. No. Witam was debil, hej, coś tam tak, dalej. To widziałem. Ciągnie to. No, dzieci nada, no piaskownica, nie, no. Banda anonimowych idiotów, hejterów w internecie, pryszczatych gimnazjalistów, dla których napisanie jakiegoś krytycznego tweeta pod nazwiskiem Wichniarka to jest jakieś plus jeden do zajebistości, a Wichniarek zamiast mieć do tego dystans i mieć wywalony na bandę tych idiotów, to jeszcze z nimi wchodzi w polemikę, filmy nagrywa, no kompletna głupota, ale rzeczywiście temat zastępczy niezły. Ja się ani nie spodziewam zwycięstwa z Włochami i nie uważam, że jest aż tak tragicznie, jak to ludzie przedstawiają, ale też nie ma się z czego cieszyć, bo szkoda, przykro patrzeć, jak Polska przegrywa. No, mieliśmy swoje 5 minut w 2016 roku, nagle ta kadra była w szczytowej formie, wszyscy zawodnicy, i Krychowiak, i Błaszczykowski, i Milik w rozkwicie, i Piszczek jeszcze, i Pazdan miał turniej życia, którego już nigdy mieć nie będzie. A teraz powoli wracamy do szeregu, można po prostu powiedzieć. No, mieliśmy chwilę takiego, to tak jak z tym Dyzmą, który wszedł na to przyjęcie, tak? bo znalazł zaproszenie na ulicy i wszedł i pokosztował, pokłócił się z premierem i przez chwilę był ważny, w ważnym środowisku, no ale to ludzie się przyzwyczaili, ale nagle powoli zaczynamy wracać do normy, wszystko wraca do tej takiej uśrednionej normy, bo jesteśmy średnim krajem piłkarskim, jeżeli chodzi o kadrę. I teraz boleśnie idzie przyjmowanie to do wiadomości Polakom, a jak jeszcze tam dowala Lewandowski, tutaj jeszcze gdzieś tam się ktoś uśmiechnie, jakiś Piątek, no przecież nie będzie chłopak, nagle nie klęknie na środku murawy, nie wyjmie bicza i nie będzie w imię Róży nie będzie się walił po plecach przecież, nie? Że się uśmiechnął, bo może gadał z jakimś kolegą, z nie wiem z kim, nawet nie wiem, w jakim to było kontekście, bo ja tego nie widziałem, szczerze przepraszam, powiedziawszy, tego uśmiechu Piątka, ale może tam spotkał kogoś, z kim z Włochami graliśmy, no oczywiście, że z Włochami, no to przecież on grał w Genoi, grał w Milanie, to pewnie ma tam paru kumpli i pewnie z kimś tam się spotkał, to co miał powiedzieć, nie, teraz ja nie mogę się uśmiechać, bo my przegraliśmy mecz, no powiedział nawet we Włoszech cześć, ciao bambina, co tam, bella ragazzi, czy co tam jeszcze, i wielka mi afera, teraz jest szukanie wszystkiego, bo przegraliśmy, trzeba jakoś frustrację wylać, no to tak to wygląda, no ale nie zazdroszczę w ogóle Bońkowi, nie zazdroszczę Brzęczkowi, nie zazdroszczę kadrze w ogóle jako takiej, no bo muszą jakoś dotrwać do Euro z Brzęczkiem, a widać, że ten temat już jest, tego już się już nie odwróci i nie ma siły, żeby z tego jeszcze udało się tak odwrócić sytuację, żeby, tak jak z Kaczmarkiem w Widzewie po meczu ze Zniczem, to już widać już, że jest temat zamknięty, a tylko, że Kaczmarek ze Zniczem kończył pewien etap, i można było tę kropkę postawić i odciąć to, natomiast w przypadku Brzęczka no, trzeba jechać na Euro w przyszłym roku i tutaj jest docelowa impreza, na którą Brzęczek było, nie było, awansował, choć trudno jakoś nie było wielce. I to jest po prostu takie czekanie na zasadzie, no, my wiemy i wy wiecie, że on i tak odpada po Euro, pewnie może wyjdziemy z grupy, może nie wyjdziemy i tak go wtedy wywalimy, no ale wywalić go przed Euro trochę byłoby głupio, niezręcznie i tak dalej, choć ja bym chyba dokonał zmiany, bo widać, że tam jest już toksycznie i moim zdaniem zatracił selekcjoner autorytet i nie bez winy jest tym wszystkim Lewandowski, jak mówiłem, bo dla mnie, nie wiem, nieważne jak wielkim piłkarzem. No to kolejny taki trochę temat zastępczy, czy 8 czy 9 sekund milczał, tak? To wymowne milczenie Roberta Lewandowskiego. Naprawdę media, no jesteśmy w tym samym biznesie, ale media to takie kreują dziwne akcje, że 8 czy 9 sekund, wymowne milczenie. Jest na pewno konflikt między Lewandowskim i Brzęczkiem, kto silniejszy, ktoś musi odejść, czy to Brzęczek, czy Lewandowski. No, wszystko to taki polski sos. Wiesz co, myślę, że to może nawet nie być konflikt, tylko to może być na zasadzie Lewandowski nie szanuje selekcjonera. A selekcjoner musi udawać z jednej strony, że wszystko jest w porządku, nie może stracić Lewandowskiego dla drużyny, bo to jest najlepszy piłkarz, być może wszechczasów w Polsce, kto wie, no nie wiem, nie da się chyba tego jakby rzetelnie stwierdzić, czy lepszy był Bonik, czy Lewandowski. Bo indywidualnie chyba na pewno tak, jako piłkarz, tak, a no jeżeli brać pod uwagę sukcesy z kadrą, no to ich nie osiągną, no i najpewniej nie osiągnie, tak? Ale z drugiej strony
w klubowych rozgrywkach osiągnął no, najwięcej z polskich piłkarzy, tak? Nikt tyle nie osiągnął, co, no co Robert Lewandowski. Czy wiesz co, ja myślę, że może nie, to nie kwestia szacunku, bo myślę, że to nie jest tak, że Robert Lewandowski nie szanuje Jerzego Brzęczka, tylko myślę, że on po prostu widzi, że trener Brzęczek jest za słabym trenerem na kadrę, tak bym to powiedział. Ale tak? To nie możesz wyjść do kamer i próbować sugerować między wierszami tego przed kamerami. Tak, nie możesz tego zrobić, zwłaszcza jak jesteś gwiazdą i kapitanem, to tym bardziej klasę musisz zachowywać. Jak ją daje przykład młodym piłkarzom? Przykład na młodych zawodników w całej Polsce, bo oni są wpatrzeni w Lewandowskiego jak w obrazek. Jak kiedyś w Messiego byli wpatrzeni, czy w Ronaldo, czy wcześniej w dawnego Ronaldo i tak dalej. Tak on teraz wychodzi i mówi do piłkarzy między wierszami, jak wam się selekcjoner nie podoba, jego metody pracy, to możecie go wyśmiać przed kamerami i spoko, i za chwilę nie będą mieli wyjścia i będą musieli go wywalić, no bo przecież nie wywalą mnie, największe gwiazdy tej reprezentacji. No tak to, do tego to jest, się sprowadza. No, przez chwilę myślałem, że może to doszło do jakiegoś nieporozumienia, dziennikarze sobie dorabiają ideologię, ale Lewandowski wcale tego nie miał na myśli, ale już widać, że jakieś tam kontuzje wymyślają, już jakieś tam dodatkowe. Gdyby tak było, to Lewandowski by wyszedł na drugi dzień albo wrzuciłby, trzyma Twittera, powiedziałby, przestańcie mącić w kadrze, między mną a selekcjonerem jest wszystko okej, okay. Źle zinterpretowaliście ten wywiad, wszystko jest w porządku, tak powinien się zachować. Jeżeli tego nie zrobił, no to znaczy, że faktycznie był jakiś zamiar, żeby lekką szyderę zrobić z selekcjonera, a jeżeli takiego zamiaru nie było, no to po fakcie Lewandowski stwierdził, w sumie wyszła szydera, no to już niech zostanie. To dla mnie to jest wielki, wielki, wielki minus. No, dowodzi paru rzeczy. Dowodzi temu, że Lewandowski się czuje większy niż polska reprezentacja. Dowodzi temu, że zachowuje się fatalnie, ale dowodzi też temu, że nie ma autorytetu Brzęczek w tej drużynie już kompletnie. I mówię, dlatego to jest takie dotrwanie. To jest tak, jak pojedziesz gdzieś, mi się to kojarzy, pojedziesz z żoną na urlop, na przykład, nie wiem, na safari i cię żona przyłapie z jakąś kenijką gdzieś tam w łóżku na zdradzie. No, ale już halo, poranny program. Tak, ale wiesz, o co chodzi, już jest na zdradzie przyłapany w łóżku z jakąś murzynką, już wiadomo, że będzie rozwód i się panstwo rozstają, ale all inclusive wykupiony, jeszcze tydzień trzeba w tej Kenii siedzieć, zanim się do domu wróci, potem jednym samolotem trzeba wrócić, miejsce obok siebie, trzeba do tego domu przyjść i tak dalej. No jak już wrócą i już się on spakuje i wyjdzie, no to wtedy dopiero się to przerwie. I tak jest, myślę, z Brzęczkiem i reprezentacją. Pytanie, czy zdecyduje się Boniek na przykład wynająć czarter i tego chłopa odstawić, albo ta kobita zabierze dzieci i wyjedzie wcześniej. Zobaczymy, zanim wrócą z Kenii. No zobaczymy, jak będzie tutaj. No. A propos chartera, to czytałem, że Lewandowski wraca w czwartek z prywatnym samolotem do Monachium. Tak? Czyli już mamy odpowiedź, kto, czy Góra, czy Mahomet. Pytanie, wiesz, też jeszcze, bo to jest najlepsze pytanie, zawsze jest pytanie ukryte, którego nikt sobie nie zadaje w emocjach. To znaczy, wywalmy Brzęczka, ale nikt nie zadaje pytania, a dobra, no to kto za Brzęczka? No bo jak mam się teraz zastanowić i mamy kontynuować myśl, że Maćku, Polacy, Maćku, no to ja nie widzę kandydata. To jedno, ale drugie jest to, że mamy za tam, nie wiem, 7 miesięcy, 7,5 miesiąca, czy tam 8, powiedzmy, euro, a z drugiej strony może być tak, że okazji, żeby te kadrę przetestować, czy nie wiem, swój styl jakiś tam narzucić dla nowego selekcjonera może być bardzo mało, tak? Jakby i też chciałbym jakby powiedzieć, że no, my nie powinniśmy chyba myśleć, że jesteśmy w stanie na równi walczyć z Włochami, z Francją, czy z Brazylią, tak dalej, czy Hiszpanią. Nam się to może udać, tak? Ale to wtedy jest wielki sukces, że nam się uda z nimi nawiązać walkę. Oczywiście abstrahuję od stylu, w jakim przegraliśmy, no bo nie byliśmy w stanie w ogóle zagrozić Włochom, tak? Ale to, nie wiem, takie myślenie jest, że my już jesteśmy z tymi najlepszymi. Nie jesteśmy z tymi najlepszymi, tak? My jesteśmy średniakiem, takim może średniakiem plus, tak? Gdzieś tam powiedział chyba Frank de Boer, że my jesteśmy taką Austrią, tak? Że trzeba do nas podchodzić poważnie i nie lekceważyć. No ale raz na jakiś czas możemy coś odwalić takiego pozytywnego. No i chyba tak trzeba podchodzić, a nie mieć z chłodną głową. Tak, trzeba prostu, byłoby tak, zrobić, no ale ja mówię, ja oglądałem mecz, przysypiałem na nim, ale jak początek pamiętam, odpalam TVP1, Mateusz Borek, wielka klasa dziennikarska, i Borek mówi, że
Przyjechaliśmy tutaj do Włoch i wciąż mamy szansę na Final Four tego, Ligi Narodów. Ligi Narodów. Czyli on buduje od samego początku narrację, że my tu przyjechaliśmy wygrać z Włochami i walczyć w czwórce najlepszych drużyn w Europie być. No wiadomo, turnieju takiego z lekkim przymrużeniem oka, bo wiadomo, to nie jest Mistrzostwa Świata, nawet to, myślę, że ranga jest mniejsza niż jakiś tam Puchar Konfederacji, ale mimo wszystko już na samym początku budujemy w uszach, w głowach Kowalskich, którzy bardzo często nie interesują się piłką, tylko włączają, no bo nie leci żadne tam uzdrowisko, leśniczówka, czy co tam na tych jedynkach, rolnik szuka żony, tylko leci mecz, no to obejrzę. No i jak mi słyszy, ekspert mi mówi, że my tu przyjechaliśmy walczyć o Final Four, no to znaczy, że na dzień dobry nasze apetyty idą plus 10, tak? 10% do oczekiwań. I potem zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy, czyli katastrofę w wykonaniu polskiej reprezentacji i no i nie umiemy sobie poradzić z tą frustracją. Jak ten balon pęka, no to ten huk gdzieś się musi rozejść. Mało tego, następnego dnia chyba na sport.pl czytam tytuł, co się musi stać, żeby Polska awansowała do finału Ligi Narodów, tak? Jesteśmy na trzecim miejscu. Oczywiście matematycznie są te szanse, tak? Ale tak. Tak, mamy jeszcze szanse matematycznie? Tak, przed dzisiejszymi meczami? Tak, no bo Włosi mają 9 punktów, a my mamy 7, tak? A gramy z Holandią, która ma 8. Czyli musielibyśmy wygrać i liczyć, że Włochy przegrają z Bośnią. Tak, Bośnią. No okay. Proste to. Okej, okej. No dobra, ale to może za chwilę do widzenia wrócimy, tak? Bo pojawiła się nowa osoba. Chyba znowu mamy taką okazję, wydaje mi się. Maciek, że też gadaliśmy, jak był przychodził Tomasz Wichniarek, to teraz rozmawiamy, jak przyszedł nowy kolejny zawodnik, żebym tylko nie nazwisko o piłkę, tylko że Michał o piłkę. Piłka, Michał, tylko że ma takie o, okrągłe o jeszcze przed nazwiskiem. Michał o piłka. No właśnie, my rozwijamy się. Rozwijamy się. Lepiej się rozwijać niż się zwijać, nie? Ale powiem ci, że rozśmieszyło mnie tylko jedno zdanie ze strony oficjalnej. Zacytuję je a propos właśnie zatrudnienia Michała Piłki. To mówi Tomasz Wichniarek. Przede wszystkim jako koordynator skautingu młodzieżowego Michał będzie odpowiedzialny za organizację pracy skautów młodzieżowych. Zaskoczony jesteś, że to będzie robił koordynator skautingu młodzieżowego, czy nie jesteś zaskoczony? Bo ja byłem zaskoczony. Słowo koordynator, wydaje mi się, że głównym zadaniem będzie koordynowanie. Jeżeli jest koordynatorem skautingu młodzieżowego, no to będzie koordynował skautów młodzieżowych. Tylko pytanie, czy skauci też będą młodzieżowcami, czy będą dorosłymi chłopami, którzy będą tych młodzieżowców szukać. To zlepek słów, dobór słów nieodpowiedni. Myślałem, że to będzie robił pan Wichniarek, ale widzę, że potrzeba jeszcze kogoś innego. Że tutaj chyba tak, że być może jednak pan Wichniarek będzie może skautował, ale pod kątem pierwszej drużyny. Jednak, a tutaj będzie scouting młodzieżowy tylko i wyłącznie. No jakby CV i tam też widziałem nasz kolega Łukasz też tam, Sosenkiewicz, już go tam podpytywał, też zna tą osobę. No chyba tak na razie jakby, nie wiem, czy gdzieś doszukałeś się jakichś jego złych stron, czy jeszcze nie doszukałeś się Michała Opiłki? Nie, no po owocach go poznamy. Jak będzie ściągał młodych, fajnych, utalentowanych chłopaków do akademii, to będzie na plus. Jak nie, no to będzie na minus. No liczę, mam nadzieję, że nad tym wszystkim jest pełna kontrola, leci z nami pilot i skoro mamy przecież dyrektora finansowego z outsourcingu pana, no i tu nazwiska sobie niestety zapomniałem, bo on jest mało widoczną postacią, więc można zapomnieć to. Chyba dobrze, bo pieniądze lubią ciszę, to wiesz. O, na przykład, widzisz, bardzo ładnie to ująłeś i w związku z tym stać nas na to wszystko. Jeśli tak, no to okej, no to w porządku, niech sobie tam to skautują, no przecież ta akademia jeszcze musi kogoś szlifować, no bo jak... Kiedyś zadałem pytanie jednemu z ludzi z klubu, no ale do nieoficjalnej rozmowie, więc nie będę podawał nazwiska. Dlaczego trener Dobi i jego sztab się nie pojawia na meczach rezerw czasami? Bo to często jest zarzucane trenerom, że mają w nosie drugą drużynę, nie przychodzą, a może tam jest jakiś... A słyszałem, no przecież był raz czy drugi raz, zobaczył, że nie ma na co patrzeć i więcej już nie wrócił. Czyli tak... W kuluarach krąży opinia, że w tej rezerwach naszych, w tej drugiej drużynie nie ma nikogo kompletnie, kto by mógł wzmocnić jedynkę i nie ma sensu nawet tam chodzić. Mecze są nagrywane, jak będzie naprawdę Grzeszczakowski zadzwoni do Dobiego, mówię, trenerze, ten czy tamten zagrał fenomenalny mecz, forma rośnie, może by go gdzieś tam na trening czy coś. Dobra, to podeślij mi linka, to sobie obejrzę jego ten mecz pod kątem jego występu. Ale po to, żeby jechać i analizować, siedzieć na łodziance... Jechać, albo... a wiadomo, że przecież z Piłsudskiego na
na Konstytucyjną, to nie tak prosto jest dojechać. No tam nie, są korki. Trzeba. Trener Broczkowski jakby dał na ten temat wykład, prawda? Że to przecież korek 40 minut się w jedną stronę jedzie i w drugą to godzina stracona. A nieważne, że może nawet 15 minut można dojść, ale to nie. Bardziej mnie zatrważa jednak stwierdzenie, że tam nie ma kompletnie materiału, nie ma po co tam chodzić, bo i tak tam poszedł raz, poszedł dwa, zobaczył tylko i stwierdzi, że tutaj się nikt nie nadaje do jedynki i że mamy fatalną drużynę rezerw. Coś w tym może być, skoro się męczymy, żeby z okręgówki wyjść. ŁKS, przypomnę, dawno z niej wyszedł, ma drużynę rezerwy, gra w czwartej lidze. Czwartej ligi. Dokładnie, wchodzi do trzeciej ligi, mało tego, mają drużynę trzecią nawet, jest ŁKS 3, który gra w A-klasie i za chwilę będzie w okręgówce i żeby nie było sytuacji, że znowu damy dupy wiosną i będziemy walczyli w przyszłym sezonie o awans do czwartej ligi, czwarty sezon z rzędu z ŁKS-em 3, no to gdzieś jakieś błędy są popełniane, albo nie nadaje się Grzeszczakowski, albo mamy za słabą tą drużynę, albo mamy pecha, albo wszystko naraz, albo, no nie wiem, gdzieś leży jakaś przyczyna, musi leżeć, więc może potrzeba nam po prostu lepszych młodych chłopaków, po prostu, żeby ich wyskautować i do tej drużyny wrzucić. To może leżeć w tym, że żeby nie możemy mówić o jakiejś na razie akademii w pełną gębą, tak? To wciąż pamiętamy, że to się wciąż tworzy. Ja wiem, że to mówimy o tym cały czas, że tworzy, trzeba poczekać na wyniki, no ale tak jest w akademii, tak? Że na te wyniki trzeba na tą tak, ochotę. Tak, ale przepraszam, ale ja nie mówię o akademii jako o postępach w pracy Macieja Szymańskiego, tylko stricte o samej drugiej drużynie, że ona jest tym pierwszym zapleczem jedynki i tam trener Dobie się nie pojawiał, bo pojawił się raz, drugi stwierdził, że tam nie ma nikogo konkretnego, nikogo ciekawego i nikt nie ma szans do jedynki wskoczyć i nie ma sensu tracić czasu i jeździć na to, więc chodzi mi tylko o to, że druga drużyna od 4 lat stoi w miejscu, nie robi postępu żadnego, przynajmniej w sposób namacalny, jeśli chodzi o grę w wyższej lidze. Natomiast to robi postęp, bo jest kilku piłkarzy, którzy do tej pierwszej drużyny jednak dołączyło. Mamy Filipa Bechta, mamy Marcela Pięczka wcześniej. No może to nie jest bezpośrednio może jakaś wielka zasługa trenera Grzeszczakowskiego, ale jakaś tam pośrednio na pewno tak. Puka Kmita, wyróżniają się tam gdzieś Malec, Telestak. No coś tam się dzieje. No ja nie twierdzę, że trener Dobie ma rację. Martwię się tylko tym, że jest takie podejście, to znaczy, jeżeli ono jest. No tak, to jeżeli prawda, ono jest prawdziwe, no to jeżeli rzeczywiście ma rację ten trener Dobie, że tam nie ma nikogo wartościowego i nie ma dla kogo przyjeżdżać na Łodziankę, no to jest niepokojące z punktu widzenia naszego zaplecza. Więc tym bardziej taki pan Opiłka powinien działać, powinien dobrać sobie ludzi i oni powinni jeździć na turnieje młodzieżowe, na jakiegoś rodzaju ligi niższe, też młodzieżowe rozgrywki i po województwie, szukać. Po Polsce, tak, i szukać, i znaleźć chłopaka, który ma naprawdę duży talent, zrobić to zanim go wypatrzą ci najlepsi, Legia, Lech, Zagłębie, Lubin, Pogoń Szczecin, te najlepsze, Jagiellonia, te najlepsze akademie w Polsce i ściągnąć go do Łodzi i szlifować, no to jest proces długoletni, długotrwały i to nie nastąpi tak, że Opiłkę zatrudnili 17 listopada, a my w czerwcu powiemy za pół roku, że Opiłka jest dobry, czy jest zły. Wiesz co, jakby też jeszcze to co mówisz, to racja, jeżeli tak trener Dobie podchodzi, ale chciałbym też zwrócić właśnie uwagę na to, co tak trochę zahaczyliśmy, że jednak ta drużyna gra w lidze okręgowej, tak, już do tej pierwszej ligi, jeszcze jak była, wiesz, okręgówka, trzecia liga, no to też byłoby zadziwiające, żeby trener nie widział nikogo, kto w tej okręgówki by się nadawał. No to już jest taka trochę przepaść, tak, to są cztery ligi, tak. No ale to też z drugiej strony są młodzi piłkarze, tak? No, tam nie ma starszego chyba niż Grzegorz Brochocki. Także to jakby pokazuje według mnie, że ta akademia jest na początku tej drogi, tak? No bo jakby produktem finalnym powinien być piłkarz, który trafia do rezerw i które są zapleczem dla pierwszej drużyny, tak? I tam przekonuje właśnie powiedzmy w czwartej lidze czy w trzeciej. Jest to dla niego takie pole doświadczeń, zbierania doświadczeń w futbolu seniorskim, tak? No bo to się jednak różni od juniorów i tutaj następuje jakieś takie bardzo gęste sito, kto sobie jest w stanie poradzić w futbolu seniorskim i kto ewentualnie może być właśnie dla tej pierwszej drużyny jakimś tam wsparciem, backupem. No to tak wygląda na to, że na razie nikt nie jest. Patrzę na czat, bo rzuciliśmy takie pytanie i może warto byłoby zanim kartka z kalendarza, abyśmy my na nie odpowiedzieli też, czy emocje już rosną przed piątkiem, przed meczem w Niecieczy z wiceliderem tabeli?
Czy luz u ciebie, czy rosną emocje już powoli przed tym wyjazdem? Ja dostałem minutę temu, czy dwie minuty, no w trakcie programu na pewno, dostałem maila z Krainy Kukurydzy, że zapraszają mnie z otwartymi ramionami, że mój wniosek o akredytację prasową został przyjęty pozytywnie, więc ja już mogę. Ale ja bym na twoim miejscu nie żartował, bo oni są bardzo czuli na tym punkcie pola kukurydzy, słoników, wyśmiewania z odwieśniaków. Ale ja nie wyśmiewam, ja po prostu akcentuję to taki, wiesz, bardziej jest tak pieszczotliwie, o, tego słowa mi brakowało, pieszczotliwie to określam. No dobrze, uratowałeś się. Pełen szacunek dla pracy trenera Lewandowskiego, bo rzeczywiście robi świetną robotę. Natomiast czy jest się czego bać? Bać chyba nie, natomiast respekt taki przed silnym przeciwnikiem powinniśmy czuć i powinien on nam dodawać kopa, czy tak będzie, nie wiem. No ale trener Lewandowski też był taki mocno, że tak powiem, kurtuazyjny, prawda? W radiu, tam na stronie oficjalnej. No mówi, jeszcze nie czytałem, mam zamiar w trybunie prasowej dzisiaj to zrobić. Mam bardzo dobrych piłkarzy, musimy ich zneutralizować, także no. No, kurtuazja, taka. Courtois, w Realu Madryt. Kurtuazja. Nie wiem, jak jest po rosyjsku, po ukraińsku kurtuazja, także on tam najwięcej zdobył. A wspomniałeś o kartce z kalendarza i właśnie miałem przed wejściem na antenę zaproponować ci, żebyś puścił jeden ze sławniejszych monologów trenera, który dzisiaj obchodzi urodziny, ale uznałem, że musiało być wszystko wypikane, tak? O to czeka. To trener Cechesz, czyżby miał jakieś urodziny? Nie, trener Wójcik. Janusz Wójcik. Też. No tak, świętej pamięci Janusz Wójcik. No tak, u niego trzeba byłoby, z tym pikaniem można byłoby nie nadążyć. Dobra, misie! Dobra, nie misie! Nie mam bramkarza. Co ty robisz, ty baranie? Fabik, co ty kurwa robisz? Fajny jest bramkarza, gramy. Jest materiał z tego, widziałeś na pewno na YouTubie gdzieś tam wrzucony z Kanal Plus, jak tam jeszcze podłożyli tą piosenkę się nie bójta. Puściłem sobie to przed audycją i takie wspomnienie. To było w meczu w Grodzisku, zdaje się, prawda? Tam mamy siatkarza, on sobie odbija piłkę rękoma. To które to byłyby urodziny, gdyby Janusz Wójcik nie opuścił nas przedwcześnie? 67, czyli już bym mógł iść na emeryturę. 67, no tak. Jak pamiętamy, za dwa dni, nie wiem, pamiętajcie może, akurat mnie nie będzie, w piątek będzie rocznica śmierci Janusza Wójcika, także myślę, że też trzeba o tym wspomnieć. To kontynuując kartkę z kalendarza. Tak, gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że taka była impreza urodzinowa, że dwa dni później Janusza Wójcika z nami nie ma. No. Ciało, może coś ciało w tym nie jest. Wytrzymało. Tak. Jeżeli chodzi o kolejne urodziny, to dzisiaj 37 Michał Kula, to wychowanek Widzewa. Bramkarz. Udało mu się zagrać dwa razy w Ekstraklasie w sezonie 2003-2004, ale głównie grał w rezerwach, a potem jeszcze zwiedził południe w kraju. Szczekowianka, Jaworzno, Kmita, Zabierzów, Gawin, Królewska Wola, Szkocję, w Peterhead. Zamki oglądał, czy grał w piłkę? Nie, tam w Peterhead to nawet dwa pełne sezony rozegrał, także tylko nim to była liga. Na Cyprze też spędził sobie dwa lata w ciepełku. No, bardzo dobry pomysł. Można powiedzieć, że wycisnął z kariery Maxa. Tak, grał potem chyba, nie wiem, czy to jakby, nie no, on jest z Warszawy, miejsce urodzenia Warszawa. I zakończył, jeszcze w zeszłym sezonie grał w Centrum Radom. Jak podejrzewam, to jakaś taka drużyna a klasy okręgowej, a czyli na poziomie naszych rezerw, także no, nie najgorzej. Mógłby doświadczeniem swoim wzmocnić rezerwy Widzewa. A nóż, wiesz, w zeszłym sezonie był problem, tak, awaryjny z bramkarzami, także Michał Kula mógłby wrócić do bramki Widzewa. I jeszcze dzisiaj urodziny 44 obchodzi Paulo Perez. Nie byłem pewny, że to jest ten Paulo Perez, którego pamiętałem. Argentyńczyk. W Widzewie zagrał aż trzy spotkania w sezonie 2002-2003. Jedyny Argentyńczyk w historii klubu, tak? Dobrze kojarzę. A może tak być. Grał wtedy z takimi piłkarzami jak Batata, wtedy byli w Widzewie, Darcy, Miodrak Andrzelkowicz, Rafał Grzelak, Maciek Terlecki, Michał Stasiak, Kazimierz Węgrzyn, no to taka dosyć dobra, miła to była kapela. Kapela, tak. No, aczkolwiek taka kapela ze wsi Łódź, można powiedzieć, tak parafrazując nazwy pewnej formacji muzycznej. 2002-2003 to już tak byliśmy w trochę schyłkowym okresie tego Widzewa.
No to chyba tyle z urodzin. Jeżeli chodzi o temaczku, tego Excela odpaliłeś? Nie, myślałem, że ty tam masz pełne pole do popisu. No właśnie, żadnych derbów, żadnych meczów w europejskich pucharach nie mamy. To zobaczymy, co w ogóle mamy. 18, a tą drobnicę, ten drobnicę zostanę tam. Plankton dla mnie, dobra. O 73 rok, remis domowy z Motorem Lublin, 1-1. Bramka Stępniak, nie znam człowieka kompletnie. Następnie rok 79, domowa wygrana z Ruchem Chorzów, 2-1. Dublet pewnego dżentelmena, czy zgadniesz którego? Pewnie nie. Surlita. No nie, Tadeusz Błachno. 84 rok, znowu Motor Lublin, tym razem wygrana 2-0. Dwie bramki Leszczyka, niejakiego, więc tutaj też nie był to chyba człowiek, który był jakąś wielką gwiazdą Widzewa, ale trochę bramek postrzelał. 87 rok, no tym razem niestety porażka i to jeszcze z Legią Warszawa, 1-3, gol Świątka, honorowy jak się okazało. Rok 89, sporo było spotkań tego 18 listopada. Zwycięstwo z Górnikiem Zabrze 3-1, czy wiesz, kto się popisał hat-trickiem w tym meczu? Który rok? 89. Leszek Kosowski. No nie, Jacek Bajer. Trzy gole w jednym meczu i Górnik na kolanach. 90 rok, Zagłębie Wałbrzych, tym razem 4-0. To już ci pomogę. Iwaliczek, Iwanicki, Łapiński już i Cisek. No i później aż 8 lat czekaliśmy na mecz z Lechem Poznań, zwanym wtedy Amiką Wronki. 3-2 zwycięstwo w Łodzi. Marek Citko, Radosław Michalski, Dariusz Gęsior. To była ekipa. Tak jest, to już to była kapela. I następnie rok 2000, porażka domowa 0-3 ze Śląskiem Wrocław. No proszę, nie wiedziałem, że był taki mecz, gdzie na Śląsk w 2000 roku zlał 3-0 u nas na stadionie. Potem rok 2006, porażka wyjazdowa w Krakowie, przy Kałuży z pasami. Kto gola strzelił honorowego, bo 1-2 przegraliśmy? Z pasami. Powiem ci, że wódka się nie lała po tej bramce jednak, bo przegraliśmy. To już będziesz wiedział. Chciałem powiedzieć Grzegorz Wódkiewicz, ale on nie grał, widzę. Nie, Adrian Budka. 2017 rok, to domowy mecz z Sokołem Ostruda, bezbramkowy remis za kadencji trenera. Czyja to mogła być kadencja trenera? To był chyba Smuda, trener Smuda chyba. Tak, bo Smuda, wcześniej odpadliśmy z Andrespolem w Wiśniowa Góra po rzutach karnych z okręgowego pucharu. Byłem na tym meczu, pamiętam. I to był ostatni mecz rozgrywany 18 listopada, więc tak to wygląda. No, nie ma jakichś tak wielkich, legendarnych faktycznie spotkań w tych rozegrywanych tego dnia. No co, byłoby chyba to wszystko już, jeśli chodzi o magazyn. Dzień dobry Widzewie, ja w swoim imieniu zapraszam na trybunę prasową. Andrzejowi dziękuję. Tak. Za chwilkę drobny przerywnik dżinglowy. Co mi nie mówicie, że nie zmieniłem planszy tutaj? O, zrobiłem. Na sam koniec jeszcze zmienię planszy na Dzień dobry Widzewie, a zaraz zmienię na trybunę prasową na YouTubie. No co, to Andrzeju, co miłego dnia w takim razie ci życzę. I słyszymy, dziękuję wam. Słyszymy się przy najbliższej okazji. Trzymaj się, hej. Cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.